Okej, drodzy widzowie, cześć witam was serdecznie. Dzisiaj moimi i waszymi gośćmi są Jurek George z Laredo i Felisa z Jurek Wife. Okej, jesteśmy u mnie, zimno na dworze, nie? Taka No jest jesień. chłodno, jest jesień tutaj, ale ta jesień w Teksasie jest trochę inna. No, my nie mamy śniegu, jak spadnie to może 2-3 dni i to taki śnieg przychodzi właśnie z północy, jak gdyby był sztucznie przesunięty Tak, bo mija tam te wszystkie północne Stany i spada do Tak, i Teksasu. tu potem jest przez 2 dni mrozi i Ale tak. teraz już mamy chłodno, już tydzień prawie. Taki chłód jest nietypowy, bo patrzyłem na prognozy pogody na średnie, to w listopadzie jest mniej więcej pół dnia deszczu. Listopad jest suchy. A my już mamy ten deszcz chyba któryś dzień tam. Ale to wszystko zielone. Co zauważyłem, że obecnie na przykład rolnicy wysiewają jak kukurydzę i ten, żeby Ja ci ona pokażę rosła. mój ogród. Mam I kanarepy takie, Jurek. właśnie plony się zbiera w grudniu czy w styczniu tutaj w tym okresie, albo potem jest wiosną. Taką późną wiosną, a lato jest wszystko Sucho, sucho i to jest sucho. u nas się 2 razy do roku Dwie pory do tak, do zbiorów. zbierania plonów, a więc jest troszeczkę inaczej niż No. w Polsce. I To ten, co się. wiesz, Fall Festival, jak jest taki Harvest Festival, nie? To on jest tylko dlatego wtedy, bo to jest tak jest w Europie, nie? Zbiera się plony w sierpniu, wrześniu, a tu plony się zbiera późno, albo nawet teraz sieją, żeby plony mieć w Sieją. styczniu. Jak byłem w Meksyku, bo ja wróciłem dopiero co z Meksyku, to były wysiewane na przykład fasola, żeby potem gdzieś będzie w styczniu, będzie dopiero Styczeń, luty, zbieranie tak. będzie. Tak samo kukurydza jest późno Kukurydza zbierana. też jest No. wysiana, No i była my sobie tak wysiewana była. właśnie opowiadamy z Jurkiem o naszych wyjazdach, bo ty byłeś 3 tygodnie prawie w 2 tygodnie Meksyku. Dwa byłem tygodnie w po Meksyku. Meksyku, zrobiłem Mój około Felisa, razem z z Felix. Felisą, ja w Meksyko. Jak tam było? No, było fajnie. Żeśmy zrobili 200, nie, 2000 mil, przeszło 2000 mil, a więc to jest około 3000 kilometrów. Prawie żeśmy dojechali do Mexico City. Żeśmy podróżowali różnymi drogami. Czasami, wiesz, 20 kilometrów trzeba robić w ciągu 2 godzin, bo były O. takie przeprawy przez rzekę Promen. Trzykrotnie żeśmy tam przeprawiali się przez rzekę Promen. A więc no, niektóre drogi były autostrady, gdzie można było jechać około 140 do 160 km na godzinę, ale były takie drogi, że 15, I nie dało się. 20 km na godzinę do dziury i to takie, wiesz, boczne, zalane wodą. Akurat w tym okresie, kiedy wyjeżdżałem stamtąd, to było Acapulco, miało olbrzymią powódź tam i to też mówią, że Tam to sztorm była uderzył, nie? sztorm i to też mówią, że to nie było naturalne. Bardzo duże zniszczenie było w budynkach. I jak ja akurat w tym okresie wyjeżdżałem, także w nocy ten deszcz zaczął padać, ja potem rano wyjechałem, to tak w deszczu aż do Monterey prawie, że deszcz mnie gonił, tak z deszczem jechałem. Tak Victoria, Monterey. Ale ty nie jesteś w Meksyku pierwszy raz, bo Nie, ja już co roku twoja żona ma tam jeżdżę. dużą Tak. rodzinę w Meksyku i jeździsz tam często. Jak było, powiedz, czy jest bezpiecznie? Z tym bezpieczeństwem to trzeba uważać. No, czasami jest tak, że no, znajdzie się nie w odpowiednim miejscu i to jest Czyli no, chybił, trafił. można. Tak. Jeżeli ktoś nie jest zamoczony, wiesz, w narkotrafficking i tak dalej, to nie ma na ciebie jakiegoś takiego ataku. Jeżeli nie jeździsz takim samochodem, czy widać, że masz pieniądze, czy coś takiego, to też nie jesteś, bo wtedy nie ma to, że o, masz pieniądze i mogą w jakiś sposób zatrzymać się, czy okup wziąć, czy coś takiego, więc to też trzeba uważać na to.
No, ja już dwukrotnie się znalazłem w takiej sytuacji, gdzie no, kule latały nad głową. O. Raz było... Ale teraz tym razem nie. Nie, nie, nie. To było gdzieś 7-8 lat temu, kiedy no, to Laredo były zmiana wachty, czyli wiesz, jeden karter przejmował drugi karter i trzeba było... Ja akurat też wracałem właśnie tam od rodziny i wjechałem w ulicę, gdzie były, to była dwukierunkowa, przegrodzona pasem zielonym, tutaj w Nowo Laredo. No i w pewnym momencie patrzę, że samochody zawijają i tego, i uciekają w drugą stronę, przez ten pas zielony. Mówię, co jest? Ja tak dojechałem i słyszę pum, 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 pum. O, ja też nie czekałem. Zawinąć i w drugą stronę. No więc to pierwsze takie było, że już wiesz, nie i wyjechać, nie jechałem tą drogą, potem ominąłem to. Ale drugi raz wracałem właśnie też tam od rodziny i między Wiktorią, przed chyba Wiktorią, no grupa uciekała przed tym, przed policją. I tego, i co oni zrobili, bo tam jest dosyć wąska przejazd między górami i ten, i że nie można było ominąć, oni postawili dwa samochody ciężarowe i je podpalili. Oh my gosh. I podpalili, oprócz tego, żeby nie przejechać, to oni jeszcze zabrali kilka samochodów ludziom i to podpalili. I potem się tam wywiązała strzelanina, bo oni byli już po tej stronie. A ta policja, czy tam wojsko było po drugiej stronie tej barykady, to zaczęli się obstrzeliwać, a my byliśmy od tego może 600 metrów. Jakbym, bo jeszcze wcześniej ja tankowałem samochód, to jakbym nie tankował ten samochód, to by prawdopodobnie byłbyś tam w tym miejscu, gdzie to cała ta akcja się stała. No więc no żeśmy tam, wiesz, no, zaczęły te kule latać, to żeśmy, wiesz, położyli się, żeby nie ten i no po jakiś ta czas i no zajęło to potem oczyszczenie tego około 6 godzin. Byliśmy zablokowani, bo nie mogliśmy przejechać tą drogę. Już w telefonach dostaliśmy wiadomość od rodziny o tej strzelaninie, że jest tam strzelanina. My mówimy, no i my akurat a my tam jesteśmy. Jesteśmy w tym, w tej grupie tam, no i do granicy powinniśmy przejechać około 6 po południu, to my po 12 żeśmy przekraczali później tutaj granicę Stanów Zjednoczonych, Meksyk, Stany Zjednoczone, więc to tak to wygląda. Wiesz, ja cię o to pytam, bo ty masz ciekawy punkt widzenia na to, kto tym wszystkim rządzi, nie? Bo to, wiesz, wygląda tak, jak się patrzy z punktu widzenia Europejczyka, czy nawet tutaj, nie? Jakiś kartel, jakaś tam banda ludzi, która się sprzeciwiła rządowi, nie? Mhm. Czy to tak jest naprawdę? Czy jak to wygląda? No więc w Meksyku są różne kartele, ale one są połączone górą. Te kartele są górą, w jakiś sensie... jest struktura piramidalna. A więc i to też jest, tu niżej pod tym jest rząd. A więc rząd wie o wszystkim i w jaki sposób oni razem współpracują. A nad górą, nad tym wszystkim czuwa globalny government, czyli ten rząd globalny One World Order, czyli jeden, żeby to kontrolować. Obecnie Carter kiedyś się zajmował tylko narkotykami. Obecnie Carter wchodzi już w przemysł, kontroluje wodę, kontroluje agriculture. Mówiłeś awokado, tak? Awokado. Plantacje. Plantacje awokado, plantacje, w ogóle wielkie plantacje są kontrolowane, a więc woda jest kontrolowana. Jest normalnie, podjeżdżają dużymi tymi cysternami. To tak wygląda, jakby oni zastępowali rząd. Czyli wiesz, rząd to jest wybierany i to jest jak... Oni nie mają dużo do powiedzenia, im się płaci i robią to, co... To, co mają robić. Mają robić. To, co czyli, mówią im kartele, tak, też? Oprócz tego masę przywódców tych karteli jest bardzo wykształconych,
Większość z nich jest urodzonych w Stanach Zjednoczonych, mają obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, a więc to nie jest jakieś takie, wiesz... Czy myślisz, że może to być robota służb specjalnych? O jest, to jest wszystko powiązane z jednym rządem światowym. No właśnie, do tego zmierza moje pytanie. Razem powiązane i to nie jest tylko tu w Meksyku czy w Stanach, ale to jest ogólnie na całym świecie. Mhm. A więc w moim takim rozeznaniu są jakby takie dwa ogniska, dwa ze sobą współzawodniczące o dominację nad Ziemią. A więc to nie jest jako jeden rząd światowy, ale są dwa. I jedna strona chce przejąć tą kontrolę i druga strona chce przejąć tą kontrolę. Tylko jest tak, że oni tego my nie widzimy tutaj. Normalny człowiek tego nie zauważy. Żeby cię zapytać, czy to też dotyczy tego obrazu, który dzisiaj mamy na Bliskim Wschodzie? Też, prawda? Bo też. To widać, że tam się ścierają dwie siły. My myślimy, że to jest Izrael i Palestyńczycy, ale tak naprawdę to jest... Jako widzisz, Palestyńczycy jest osobno. Hamas jest jak gdyby rządem dla Palestyny, ale to nie jest, reprezentuje Palestynę. Hamas był zorganizowany przez Mossad. Mhm. A więc tam jest, Hamas jest kontrolowany przez Mossad. Ta wierchuszka, ta góra, to jest bardzo mocno kontrolowane. Niższe poziomy, one o tym nie wiedzą. Mhm. I większość tych niskich kupiełki porząd, są w rynku tak, to są kupiełki, tak. I to, co się tam odbyło, to było za pośrednictwem, czy za wiedzą i za jak gdyby zorganizowaniem przez Mossad. To nie jest ten. Nawet większość Izraelitów, ludzie też nie wiedzą o tym, że coś takiego jest. Jest to tragedia dla jednej strony i dla drugiej strony. Tak. Słyszałem wczoraj, właśnie nagrał mi Marek Chodorowski, miał informację o tym, że Polacy chcieli wyjechać z Palestyny i nie wypuszczono ich. Izrael zablokował granice i oni są pod ostrzałem cały czas. A więc nawet do tego dochodzi, bo tam to są inne przekazy jeszcze, że ich Bóg, czyli coś... W co oni wierzą. Nawet nie to, co wierzą, ale to ogólnie ludzie wierzą, ale jakaś istota potrzebuje sacrifice, potrzebuje złożenia ofiary palnych. Mhm. I to się robi, i Jehowa? To z jednych, no powiedzmy i to nazwę. I to się robi w ten sposób, że oni chcą, czyli ta istota, czy ten, nawet od strony Żydów potrzebują to. A więc jest tak, że powiedzmy znajduje się dom wypalony, z palonymi ludźmi w środku, gdzie się zastanawiano, że no, ci nie mieli takiej broni, żeby to zrobić. A więc ktoś to musiał, bo oni tylko mieli karabiny, tak. I tam jakieś tam małe ten, ale nie było to, żeby wiesz, pewien duży dom uderzyć i spalić go, czyli ludność w tym była żywcem spalona. Jak ty oceniasz, czy ta sytuacja twoim zdaniem się wymknie spod kontroli i dojdzie do jakiejś dużej wojny? To znaczy oni chcą trzeciej wojny światowej, bo trzecia wojna była zaplanowana i... To jest ich głowa. To jest zaplanowane, to nie jest to, że... I ona powinna się zacząć dużo, dużo wcześniej. Obecnie jest tak, że... Wszystko jest opóźnione, to widać, bardzo mocno, że oni się spieszą. I to jest opóźnione przez pozytywną stronę, która tu w jakiś sposób ingeruje. I to pozytywnie. No też czasami mam takie pytania, dlaczego my ich nie widzimy. Pozytywna strona działa z wyższego poziomu. Także im jest trudno zamanifestować się w pozycji fizycznej tutaj. Mm-hmm. Najczęściej jest to pomoc energetyczna.
A więc tu i to jest trudno do, powiedzmy, zaobserwowania tak, ale to ja powiedzmy widzę to, że pewne sytuacje się nie wydarzają, które były zaplanowane, które ktoś im tam przeszkodził w tym. A więc jest, idzie wszystko w dobrym kierunku. Jest bałagan, jest to. Co nie znaczy, że oni już się poddali? Nie, nie, oni jeszcze będą nie. To jeszcze będzie nadal przez 3 do 4 lat będzie takie przepychanki będą, ale energia będzie wzrastać do góry. Ze względu nawet obecnie, tak wiemy, że ta spirala kryształowa i spirala Fibonacci, one się rozdzielają, ta kryształowa przecinają i przechodzi już na górę, a więc to też będzie, czyli to energetycznie to się dzieje w tej będzie, chwili. Tak, to się wydarzyło chyba 3 dni temu, to przejście. 8 czy 9. Tak. A więc to przejście, a więc już wtedy, już obecnie ta kryształowa będzie u góry, ona będzie bardziej działać. No było to, chciano, żeby ją złamać, a więc ta negatywna strona wszystko robiła na to, a więc energetycznie zasilanie negatywnymi energią. Te wszystkie wydarzenia, tak, wydarzenia, te wydarzenia mają obniżyć. Żeby ją obniżyć i żeby ją złamać, ale nie doszło do tego, ona będzie się znosić. To jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość. Jurku, wiesz co, to tak, tośmy omówili bieżące rzeczy, ale ja chciałbym zacząć naszą rozmowę od tego, że ostatnio pod twoimi filmami, a ja te filmy na nowo umieszczam na moim kanale zapasowym specjalnie, więc tam się pojawiają nowi ludzie i nowe komentarze. I jeden z tych komentarzy był taki, bo ktoś z komentujących przeczytał gdzieś w internecie o tym, że mąż Asheya Medin, były mąż, tak trzeba powiedzieć, tak. Uważa się za Melchizedeka. I ja tam odpisałem, jakby zgodnie z moją wiedzą, ale mogę się mylić tutaj, ja odpisałem pod tym komentarzem, że w swoich inkarnacjach 2000 lat temu role męża Aszejany i jej były podobne. Oni byli tymi, którzy czytają dyski CDT. Tak, z tym, że ona zdradziła wtedy jakby Aszejana, jej istota, tak? Nie, w tym Aszejana nie zdradziła, tylko bo on występował jak Jan Chrzciciel. Okej. Okay. To była ta energia. A ona? A ona była w pewnym momencie, jak ona potem przeglądała swoją reinkarnację, ona była z nim powiązana. Ona była żoną jego, ale ona została później zabita na pustyni, z tego co ona pamięta. Ona się potem odrodziła znowu, żeby brać udział w tym. Ona nie miała jakiegoś tam mówczynią w tym okresie, ale ona była bardzo blisko przy Joshua 12. Ona była jak przyrodnią siostrą jego. Tam były powiązania. Tam jest różnica między, bo to są, powiązanie jest takie, że i ta jedna strona, czyli od Joshua 9, energia, ta świadomość, ona bierze bioregenezę. A więc oni mają uszkodzone te DNA. I razem to po prostu te dwie grupy powinny razem utworzyć jak gdyby taką tarczę, żeby to wszystko utrzymać i wtedy ładnie to by pracowało. I w pewnym momencie to się rozsypało, to się podzieliło. Mówisz o latach 2000 wstecz. Dlatego też doszło do rozdzielenia między Joshua 9 a Joshua 12. I też było tak, że jak to się wszystko rozeszło, Joshua 9 był mocno zagrożony przez Draco Reptilian sytuację, a więc trzeba było zorganizować jak gdyby jego zabezpieczenie, żeby nie został zabity, pojmany czy coś takiego, dlatego go przerzucono do Francji. A w to miejsce
podstawiono ucznia Harabi o nazwie, gdzie on został ukrzyżowany, a następnie został w jakiś sposób odzyskany przez Galactic Federation, doprowadzili go do życia z powrotem i on potem poszedł w kierunku Azji, Nepalu, Indie, tam potem nauczał, bo mu przekazano, mu dano tę całą informację, a więc on występował jako w roli I on tam był jako Isus, czy Issa. Coś tam miał podobne nazwy i tak. Dlatego też jest bardzo dużo informacji na ten temat, że Jezus był tam, bo są stare zapiski, Indie i tak dalej. Ale mamy też następne duże zapiski, że jest Jezus we Francji. Tak, I tam też są. I tam on był przerzucony z dwójkiem dzieci albo z trójką. No nie mógł być i tu, nie? A więc nie mógł być. A więc to był Joshua 9, on został przerzucony razem ze swoją żoną Joshua Magdaleną. 9 do Francji. Do Francji. To było w tych Katarzy, w tej grupie Katarów on się znalazł. Ta historia się łączy z Katarami. Bardzo mocno się łączy z nimi. Ze względu, że Katarzy byli tą grupą, którzy osłaniali Stagę 12. Tak, a propos, wiesz, Katarów, to bardzo ciekawe jest słownictwo, wiesz, Katar, nie? Katar to jest, to jest oczyszczanie. Katar to jest oczyszczanie organizmu, nie? I Katarzy byli tymi, którzy mieli oczyścić organizm, szczególnie z Francji, to o tym mówi Piotrek. A to Piotr mówi. Piotrek mówi, tak, z Australii i mówi o tym, że Francja jest częścią naszą nosa, nos, prawda? Wieża Eiffla jest jak nos. I to jest ta część, która miała oczyścić Europę i tamten świat z tych wszystkich ciemnych rzeczy. Ale to na marginesie. Nie, to pasowało do tego, co ta grupa robiła. Ciekawe jest też nazwa państwa Katar. Jeszcze tego nie analizowałem, ale ciekawe by też było zanalizować Katar jako państwo. Skąd ta nazwa się wzięła? To też jest od Katary, a więc od tej prawidłowego drzewa. Katara. Tak. Katar, Katara. No. Ale wracam do mojego pytania, bo ten widz, który tam zapytał, jakby czułem, nie powiedział tego wprost, ale jakby w podtekście. No i co? No, tak fajnie mówić o Aszajanie, a tu jej mąż jest Melchizedek. To wyjaśnijmy to. No więc, to jak powiedziałem, że to jest połączenie, to razem współpracuje, a więc jest porozumienie. Najpierw, żeby doszło do coś takiego, to jest porozumienie między upadłymi aniołami, które potrzebują biorogenezy i oni deklarują się, że będą prowadzić tą biorogenezę i istotami, którą dają pomoc im, a więc istotami bardziej i to ma być razem. Razem to ma być działać i to w tym momencie jest Melchizedek. Melchizedek jest dwa rodzaje, bo one się w pewnym momencie, dawno, dawno temu, one się rozdzieliły. Tak zwany zakon Melchizedeka. Tak. Ale są właśnie takie okresy, gdzie się to się łączy i chcą w jakiś sposób prowadzić tę biorogenezę. I to dochodzi w pewnym momencie, dochodzi do rozłączenia, do złamania tych połączeń i to samo się zdarzyło tu teraz. W 2012 roku, kiedy czyli te istoty, to nie zależy bezpośrednio od męża, to zależy od tej grupy, która on reprezentuje. Ta grupa powoduje to, że dochodzi do rozłamu. No i wtedy się załamuje. Na zewnątrz to widać jako rozwód tylko, prawda? Tutaj na zewnątrz widać jako rozwód, ale tam załamuje się cała tarcza, która podtrzymuje to. To są te tarcze macharyczne? Macharyczne, tak. To są te która to załamuje i powstaje zupełnie inna sytuacja. No, nowy plan musi powstać.
To czekaj, to czy można go postrzegać jako kogoś negatywnego? Więc to jest trudno, my nie podchodzimy to, że to jest negatywne czy pozytywne, bo my tu też, ta grupa wspomagająca ludzie, czyli człowiek anielski jest tutaj, żeby w jakiś sposób pomagać tym grupom, które mają uszkodzone DNA. Mhm. A więc w tym momencie jest tak, że dochodzi do tego rozwodu, a więc tam są uszkodzenia, czyli ktoś powiedzmy jest chory, ma uszkodzony pogląd, jest domowariatko, ma takie decyzje, a nie inne, czy należy go od razu jako negatywnego? Po prostu jest chory. Tu też jest taka sytuacja, że po prostu ta grupa jest chora, ona inaczej widzi, ona nie potrafi spojrzeć inaczej na świat, jak ze swojego punktu widzenia, czyli to, wiesz co, ale taka moja obserwacja, jakby dodam do tego komentarza, nie? Że widzę, że działania jakby jej męża są takie, że on zebrał u siebie wszystkie prawa autorskie do tych przekazów i to, co robi, to w tej chwili blokuje, bo obserwuje amerykańską scenę, ale Polska też. Był taki portal KA i musiał zniknąć, no bo prawa autorskie. Nie? Tak jakby on przeszkadzał w rozwoju tej idei Ashayany i ją blokował, zatrzymywał. Nie? Ty mówisz, że to jest wynik jego stanu obecnego. To jest wynik tej świadomości z góry, która tu zeszła i ona oddziałuje na niego. I ona chce to zablokować, tą wiedzę? Ona to chce zablokować i on to robi. Mhm. Bo to nie jest bezpośrednio jego decyzja. On reprezentuje tą świadomość, tą z góry. To jakby dlatego mamy wyjaśnione. Czyli on jest Melchizedek z zakonu Melchizedeka, tak. Ale mamy też takiego Melchizedeka, który sam się nim ogłosił i mieszka w Sedonie. Drunwalo Melchizedek. Ja tak czuję, wiesz, że to pytanie zmierzało do tego Melchizedeka Drunwalo, no bo on jest oceniany jako ktoś niepozytywny, on tak powiem, nie? Czy i ten Melchizedek i zakon Melchizedeka? To też jest razem wszystko powiązane z Totem. Okej. Tot dawno, on tu szedł też na ziemię w porozumieniu, że będzie biorogenezę. Bardzo ładnie to się układało aż do momentu 24 tysiące lat temu, kiedy Tot zdradził. I znowu Tot jest tylko reprezentowany, reprezentuje tą świadomość, co jest z góry. I to jest Anunnaki, to jest świadomość Anunnaki. Możemy powiedzieć. Czyli on jakby nie ma wyjścia, no po prostu. To znaczy on, ta świadomość, bo on mógł mieć inną, podjąć decyzję, ale ta góra bardzo mocno na niego wpływa. A więc jest tak, jak gdyby, nie ma za dużo, ale mógł podjąć swoją decyzję i pozostać przy biorogenezie i odwracaniu, ale on w jakiś sposób wybrał tą drugą drogę, że zaczął współpracować z negatywną stroną i wtedy on zdradził. I to cały czas jest. To zatem, czy Drunwalo Melchizedek z Sedony, on jest po tej negatywnej stronie dzisiaj? Tak, po tej negatywnej, po tej ciemnej stronie. I ten Drunwalo Melchizedek nie ma nic wspólnego z mężem Ashayany, który też jest Melchizedekiem. Prawdopodobnie może być to połączone. Może to być połączone. Mogło być próba, część tej energii mogła chciała znowu wejść. I to było, jest, to jest połączone ze względu na to, że w roku 1993 Tot przyłączył się do biorogenezy, a więc ta grupa się przyłączyła do biorogenezy. W pewnym momencie Tot wyszedł, a później się przyłączył.
Nie, tak, on wyszedł, ale w 93 to było porozumienie, że będą wszyscy razem współpracować i dla dobra ziemi, żeby ziemia się wzniosła razem z starą i no, z Ertą, razem z Ertą. No i tego, i w roku 2000 oni wypowiedzieli wojnę, wyszli z tego. Jak dowiedzieli się, że ziemia będzie podłączona pod 12 nici, czyli wszystkie 12 stagi się otworzą, no to wtedy doszło do w ogóle zerwania porozumienia i chciano, żeby uszkodzić nadal, żeby zdemolować tą sytuację. Mąż, on aż wytrzymał do 2012 roku i wtedy ta grupa też odeszła od tego. A jaka jest dzisiaj sytuacja? Coś wiemy o Aszajanie? No wiemy o Aszajanie, nadal Aszajana dostaje te przekazy, ona nadal jest... Ale ma seminaria, prowadzi seminaria? Mniej, ze względu na to, że ta sytuacja energetyczna jest tak zawirowana, a więc tylko są te najważniejsze informacje przekazywane. I idzie w bardzo pozytywnym kierunku. Obecnie jest likwidowana ten seal, pieczęć siódma, która została zaktywowana, a więc ona będzie czyszczona i następnie będzie przez w przyszłym roku następne. Także zapowiedziała, że w grudniu prawdopodobnie będzie jakaś informacja od nich. To czekamy. Przekazu. I to zupełnie jest nowy plan, gdzie obecnie jest ewakuacja. Ewakuacja w jakim sensie? Czyli już my nie będziemy się tutaj odradzać na ziemi, ale jeżeli zbudujemy sobie ciało plazmowe, wtedy te istoty będą mogły swoją świadomość przenieść, całą świadomość. Nawet tą świadomość, która nie jest obecnie w ciele, ale wszystko, całą świadomość. I on będzie można przenieść tą świadomość do Andromedy, do galaktyki naszej. I tam, na tej nowej Ziemi, będzie można się odrodzić, a więc tam już będą ciała odpowiednie do tego, to już będą innego typu ciała, co my mamy, ale będziemy się odradzać w tej całej świadomości. I kiedy tam się odrodzimy razem z ciałem, będziemy świadomi tego wszystkiego, co jest, wtedy będziemy mogli podnieść wzniesienie na wyższy wymiar. Stamtąd, tak jak my mówimy o wzniesieniu, o niebowstąpieniu, o wzniesieniu, obecnie od strony Ziemi, obecnie tu jest prawie że niemożliwe. Bo wzniesienie polega na tym, że to musi być ciało razem z energią, to wszystko musi być razem złożone, rozpuszczone i wznieść się na wyższy poziom. Obecnie nasze ciała nie są przygotowane do tego. Ale mówi się o tym, że nasze ciała się zmieniają, że... No to się zmieniają, że po to, żeby się mieć... zmienia na krystaliczne. Żeby właśnie tą plazmę osiągnąć. Żeby można w przyszłości, po odejściu stąd, ta plazma by przejęła całą świadomość i przeszła przez tą barierę między Drogą Mleczną a Andromedą. Jest bariera. Bo to jest odgrodzone, żeby te negatywne strony nie mogła przechodzić, nie mogły przejść, to wtedy my mamy możliwość przejścia, zwłaszcza ci, którzy mają Nomi Jin, który był tutaj aktywowany, a więc to będzie można przejść tam i tam będzie się można jeszcze raz odrodzić. I to wtedy potrwa, to różnie tam. Podobna sytuacja jest obecnie, Agartha ma i Shambhala. Tylko te kontynenty, to są też takie sztuczne kontynenty, ale w środkowej Ziemi. To nie znaczy... Nie w środku Ziemi, nie tylko w naszej środkowej, czyli nie w środku, czyli nie pod Ziemią, tak. Jak my mówimy,
ale jest w środkowej, bo jest nasza ziemia. Jak popatrzycie na Katarę, to ta ziemia jest w środku właśnie. Bo jest ziemia nasza, jest ziemia środkowa i ziemia równoległa. Mhm. Tych nie widzimy. A czyli Agarta jest w środkowej ziemi. To co się z nimi, jaki problem mają? Oni też mają problem, bo był taki, że bardzo mocno nacisk negatywnej strony, ale oni mają też możliwość stamtąd wzniesienia. Mhm. Ja słuchałem wypowiedzi pewnych istoty, która ma kontakt z nimi. O. I w pewnym momencie ona była tam oprowadzana i było takie pytanie, a co się robi z ciałami po śmierci, bo oni tam bardzo długo żyją. A tamta była tak zaskoczona, mówi, my nie mamy ciała. A mówi, a co macie? Jak to jest? No my tu stąd mamy wzniesienie. Mówi, a jak to wygląda takie wzniesienie? Mówi, kiedy istota jest w pełnej świadomości, i chce wznieść się, świadomie chce się wznieść, odchodzi na bok, mm-hmm. i ona wchodzi wtedy, tworzy są makabę i całe to wszystko się rozpuszcza i wchodzi w energię, mm-hmm. z ciałem, ze wszystkim i wtedy przenosi się na wyższy poziom. Mm-hmm. Wow, to jest nie do wyobrażenia. Kto bardzo ładnie opisał w ostatnim, to jest iguła. Mm-hmm. Ja z nią rozmawiałem i to powiedziałem jej, że nam pisze pracę magisterską. No powiem ci, że ja jestem zachwycony, wiesz, tym, co ona robi. Naprawdę to jest kawał dobrej roboty, to co ona bardzo robi. Bardzo dużo. No, ma zdolność taką narracyjną, czyli bardzo ładnie opowiada. I jest bardzo dokładna w poszukiwaniu tej wiedzy i nawet nie tylko z Ashayany, ale też z innych źródeł. Ona porównuje te źródła, mm-hmm. bo są to, co Ashayana mówi, oprócz tego są naukowe wypowiedzi na ten temat, które potwierdzają to. Mm-hmm. Wiesz co, to by było też ciekawe, kiedyś porozmawiać o punkcie widzenia nauki na to, co mówi Ashayana. Ja bym taki odcinek chętnie zrobił z tobą. Żeby poszukać tematy naukowe, te punkty, znaleźć tak, to właśnie bardzo często robi Iguła w swoich broadcastach, mm-hmm. wyszukuje te rzeczy i porównuje razem, mm-hmm. jak to razem współpracuje. Wiesz co, my obydwoje byliśmy w tych podróżach naszych, nie? Ty byłeś w Meksyku, ja w Arizonie i muszę podzielić się z tobą taką refleksją, nie? Bo mhm. wiedziałem, że jadę do Arizony na zaproszenie Dagmary. Mhm. Byłem tam już. Wiedziałem, że jadę w miejsca święte i już rok temu, jak byliśmy, no to przeżyłem coś niesamowitego, bo byłem w tych miejscach, w których biała stopa jeszcze nigdy nie była. Mhm. Tym razem nie byliśmy w tym miejscu, ale byliśmy zaproszeni na spotkanie z chrześcijanami. I to, co mnie bardzo mocno zastanowiło, jak do tego doszło. Ja zadałem pytanie Dagmarze, powiedz mi, jak do tego doszło, mm-hmm. czy to Wendsler zorganizował, czy to ty zorganizowałaś, a ona mówi, nie, to było zorganizowane przez chrześcijan, bo w Stanach zawiązała się koalicja chrześcijańska. Mm-hmm. Co to znaczy? To są zwykli ludzie, to mm-hmm. nie są hierarchowie, to nie są kościoły. Mm-hmm. I teraz wiesz, moje takie pierwsze pytanie, no już były próby ekumeniczne, czyli połączenia się różnych wyznań organizowane tak. przez papieży, Jana Pawła II, Franciszek też tam próbuje to robić, a tutaj stało się to oddolnie. To ludzie chcą tego, żeby się połączyć. No i to już mówiłem na moich filmach, że tam były wyznania prezbiteriańskie, tak. metodyści, katolicy, chrześcijańskie, różnych wyznań, Żydzi. Nie wiem, czy byli. Tego nie chcę skłamać, chyba nie. Mhm. Ale byli buddyści. Buddyści byli. Też, tak. Oni się nie ujawniają w taki sposób, bo ich interesem nie jest pokazywać, moja religia jest lepsza, mhm. tylko walczymy, to jest złe słowo. Chcemy się zjednoczyć dla pokoju, mhm. zrozumieć to, nie? Tak. I to, co mnie mocno uderzyło, to, że kiedy byłem rok temu, to miałem bardzo dużo hejtu. Taka pani z Polski, dość znana, w
wtedy napisała, o, to już teraz wiemy, Ziggy to jest Pachamama, nie? I idzie w tym kierunku, gdzie papież Franciszek i tak dalej. Chciałbym widzieć teraz jej minę, kiedy widzi, że to nie jest Ziggy z Teksasu, tylko chrześcijanie oddolnie czują potrzebę połączenia i zrozumienia tego, że jeśli my się nie połączymy, jeśli my nie zaczniemy dbać o siebie samych, o nasze rodziny, ale też o ziemię, o matkę ziemię, nie? No to to się skończy źle. Chrześcijanie to zobaczyli. Jestem ciekaw, jak widzą to właśnie ludzie ortodoksyjni, którzy są, wiesz, zamknięci tylko na swoją religię i nie chcą ani w lewo, ani w prawo. Jak ty to widzisz, Jurku? No, będzie ciężko do nich dostać się. Jeżeli ktoś jest bardzo zamknięty, a więc jest ciężko będzie. Ludzie, którzy są otwarci, to już to w jakiś sposób inaczej będą to widzieć. A więc tu będzie duży podział. No, wiemy o tym, że no, dojdzie do podziału tu na ziemi i dochodzi do tego, że coraz więcej ludzi się budzi i będzie widzieć inaczej ten świat. Masę ludzi będzie nadal stało w tym wszystkim i będzie się cofać. Będzie opór. No, bardzo dużo też ludzi mówi o tym podziale. To będzie moje następne pytanie. I to nastąpi to. I to ja widzę też i w mojej rodzinie, czasami jak rozmawiam. Z pewnymi ludźmi rozmawiam, to bardzo łatwo mi się rozmawia. Z pewnymi ludźmi nie. Nie. Mhm. A czy można powiedzieć wprost, że to są jedni, którzy biorą biorogenezę, a drudzy są anielscy, czy raczej to nie jest tak? Może być w ten sposób, że ma bardziej zabrudzone, czyli tą esencję, która tu zeszła, jest bardziej zabrudzona. Bo normalnie jest tak, że jeżeli ktoś schodzi tutaj, to w najmniejszym zabrudzeniu negatywnej strony tej odwrotnej spirali, czy Fibonacci, czy tej energii jest 7%. Mhm. Dziecko, które się rodzi, ma 7%. Ono potem, w zależności w jakiej rodzinie, on to będzie mogło oczyścić. I co robi ze sobą, nie? Jeżeli ta rodzina będzie pomagać, ta sytuacja będzie pomagać, to ona bardzo łatwo to sobie oczyści. Ale jeżeli ta sytuacja będzie negatywna, to on będzie sobie pogłębiał to. Mm-hmm. Dlatego też, powiedzmy, w pewnych regionach kraju bardzo, bardzo negatywnie to wpływa na rozwój dzieci, a zwłaszcza dzieci, młodzieży, dzieci. Mm-hmm. Obecnie my mamy też to samo, telewizja i tak dalej, to też negatywnie wpływa na rozwój tego. Ale są takie istoty, które mają, powiedzmy, 45%. Mm-hmm. A są takie istoty, które mają 55% i mają problem utrzymania fizycznej struktury fizycznej, mm-hmm. gdzie muszą zacząć brać, powiedzmy, krew czy inne, żeby to utrzymać, tą strukturę. Tak coś czuję, że moja Lucynka też idzie w te wyżyny, bo dzisiaj miała taki sen, że ja takiego nie miałem, ale nie wiem, czy mogę opowiadać o tym śnie. Nie chcesz, nie? Dobra, Jurku, ale jeszcze chcę, bo to pytanie było też na kanale, pytanie o ten podział, bo ktoś zapytał mnie tak wprost, nie? Jak rozróżnić ludzi i powiedzieć, ten to bierze biorogenezę, a ten już jest anielski? Ja bym nigdy nie wchodził w to, żeby rozróżniać. No też tak myślę, ale powiedzmy to głośno. To nie jest to, żeby, wiesz, wytykać palcem, czy ten jest. Każdy ma robić swoje. Mhm. A więc ja bym proponował takiej osobie zająć się sobą. Dla mnie to jest niebezpieczne, bo tak, to mi przypomina lata wojny, II wojny światowej, to nie kiedy jest to, żeby próbowano po rysach twarzy znaleźć tych ludzi. Albo... To nie jest, moim zdaniem, to nie jest wskazywanie. Należy się bronić przed bardzo negatywnymi osobami, ale nie w ten sposób, że wiesz... Żeby pokazywać, że... Praca ze sobą. Poznawanie siebie, poznawanie, kim jesteś, skąd pochodzisz, z jakich energii, z jakiej świadomości jesteś, ile masz zabrudzeń, ile masz do zrobienia w tym. Mm-hmm. Zadbanie o zdrowie swoje, o ciała, bo jest też z drugiej strony masa ludzi
nadużywa fizycznego ciała, nie dba o to. Tak, tak. I to też jest ważne, bo to razem wszystko razem współpracuje. Żeby... No, my też musimy więcej odpoczywać chyba. No, bo odpoczynek jest bardzo ważny. Okej, słuchaj, to nie wiem, mamy jeszcze jakieś odpowiedzi na niezadane pytania? No, na razie może zakończymy na zakończymy, tym. Nie? Będziemy w przyszłości więcej też nagrywać. Ja jadę może do jakieś takie poważniejsze. Albo nie. Albo nie, jak mówi moja Lucy, ale jestem bardziej na tak niż na nie, no bo się komplikuje, kochani. Nie się komplikuje. Meksyk jest łatwy. Wjazd i. No, ale ja jestem za tym, żeby jak pojedziemy, żeby pojechać autobusem. Autobusem do Monterey, stamtąd do hotelu, spotkać się z rodziną, nie ma problemu. Z powrotem do autobusu. I z powrotem do autobusu. Ja przyjechałem już samochodem. Tam jest tak, żeby w nocy nie jeździć samochodem, już nad ranem nie jeździć samochodem, bo te grupy nie śpią. Nie robić jakichś tam handlu, nie zatrzymywać się w takich miejscach, gdzie... Niepewnych, gdzie jest duża wymiana różnych. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy dzień. My jeszcze dnia nie kończymy, bo teraz sobie porozmawiamy prywatnie, ale dziękuję Ci już za rozmowę. Ja też dziękuję. I co, do następnego razu. Nie wiem, może nagramy w niedzielę już z domu, nie? No możliwe, że ja z domu. To ja przygotuję jakiś temat. Ja bym Ci przygotował na temat Meksyku, Mayan, Aztekas, kiedy to powstało, dlaczego tam jest taki duży... Miks? Nadużycia fizyczne, czyli... Przemoc. Przemoc, dlaczego to jest tak? Ale wiesz co, mam też nadzieję, że opowiesz te smaczki z Twojej podróży tam. No, były fajne. Ale rzeczywiście, z drugiej strony Meksyk jest bardzo piękny. Pięknie. Ma olbrzymie potencjał. Ci zwykli ludzie to są piękni ludzie. Ze względu na to, że jak na przykład Aztekas przyszły, ta grupa, ona przywędrowała z Arizony. To wygląda na to, oni nawet sami nie wiedzą skąd DNA, ten grupa krwi, która zapoczątkowała to. I to była bardzo jak gdyby niedobra, masę przemocy było w tym, ale oni zorganizowali miasto, oni zorganizowali cywilizacyjnie, technicznie byli sprawni. Tak. Ale oni byli kierowani przez Tota, a więc oni byli kierowani z góry. Stąd ta przemoc. W tym okresie te tereny były bardzo mocno zaludnione, ale ludnością, która nie była zorganizowana. To słuchajcie, to jest zajawka taka do następnej audycji. Nie to była zorganizowana. Poproszę Jurka, żeby właśnie przygotował taki temat i porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku o tych ludach rdzennych. Mm-hmm. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dobra. Dzięki. Tak sobie myślę, że jeśli każdy z widzów wsparłby moją pracę na tym kanale wpłatą 1 zł, no to moja praca nie musiałaby być uzależniona od kaprysów właściciela tej platformy.